Bartku, powiedz mi przede wszystkim, czy emocje w szatni już trochę opadły po tym spotkaniu z Lechem? Wydawało się, że jesteście jako drużyna wulkanem energii. Czy to się rozeszło już po kościach? Nie, no w tym zespole zawsze są emocje i w tygodniu staram się, żeby nie było też za cicho, żeby każdy żył, każdy się odzywał. Spędzamy też sam czas poza szatnią, więc na pewno jak się wygrywa mecze, to ta pewność siebie na boisku zwiększa się, łatwiej się gra, mając kolejne zdobycze punktowe, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby szatnia żyła, szatnia się lubiła i szatnia spędzała sam czas. W takim razie jak ten czas szatni poza szatnią wyglądał w tym minionym tygodniu? No bo mówisz o takich rzeczach, to dopytam o szczegóły, o ile faktycznie chcesz mi coś zdradzić, jak wam ten wolny czas od piłki mija? No nie, no mamy wyjścia różne, byliśmy też niedawno spędzić ze sobą wieczór na wspólnej kolacji, czy umawiamy się gdzieś na bilard, albo spędzamy troszkę więcej czasu w szatni, słuchamy muzyki, gramy sobie w jakiegoś darta, tak żeby każdy, mimo tego, że wiadomo, musimy być kolegami z pracy, ale musimy też lubić się i szanować poza, bo gdzieś to pozytywne flow potem przekłada się na chęć pomocy jeden drugiemu na boisku. Efekty waszej pracy były bardzo dobrze widoczne w Poznaniu i nieustępliwość i ambicja, walka do końca. Niektórzy też zwracali uwagę na pewne aspekty taktyczne. Ty też widziałeś na boisku to, co niektórzy post factum próbują nam opisać, to jak się przesuwaliście, to jak to wszystko, zdaniem niektórych, zaczyna dobrze po prostu działać pod tym względem. No zawsze tak jest, żeby ocenić rękę trenera, to potrzeba troszkę czasu, dlatego najłatwiej zawsze trenerowi jest wejść w zespół, kiedy ma przed sobą okres przygotowawczy. Ma sparring partnerów, może coś przetrenować, może coś stworzyć. Kiedy wchodzi w trakcie sezonu, jest trudno, bo tego czasu jest zawsze mało. Każdy oczekuje od razu punktów, a nie za wszelką cenę stylu, tylko każdy chce zawsze, żeby zespół dopisywał kolejne oczka w tabeli. Dlatego na pewno jest trudniej zrobić to, kiedy trener zmienia się w trakcie rozgrywek. No ale cóż, upłynęło już troszkę czasu. Kilka tygodni mieliśmy czas, żeby się lepiej poznać ze sztabem i tym, czego także od nas oczekują na boisku, bo musieliśmy się w to wszystko wdrożyć i rzeczywiście w ostatnim czasie już wygląda to naprawdę bardziej automatycznie niż wcześniej i gra nam się zdecydowanie łatwiej. No to zapytam personalnie, jak tobie się wraca do rywalizacji? Wiemy, że miałeś jakieś problemy zdrowotne, powiedz, czy czujesz jeszcze jakieś niedogodności, czy faktycznie już chcesz wkroczyć z powrotem do tej pierwszej jedenastki, dać chłopakom jak najwięcej od pierwszych minut? Nie, no dostałem zielone światło, żeby wejść w trening, bo gdzieś muszę konsultować takie rzeczy z doktorem i z fizjoterapeutami. Przeszedłem cały proces leczenia terapeutycznego. Gdzieś to jest to, moim zdaniem, zawsze mądrzejsze niż poddawać się zabiegom. Wiadomo, są kontuzje, gdzie trzeba robić zabiegi, ale są też takie, które powinny się wyprowadzać w miarę swoimi możliwościami, żeby jakoś nie ingerować bardzo w organizm. No i ja poszedłem tą drogą i póki co cieszę się, jest to skuteczne, pomaga mi to. No a gdybym nie był gotowy, to bym pewnie nie brał udziału w gierkach i w meczach, więc mówię, dostanę zielone światło, więc cieszę się, że pomagam zespołowi. Graczem, co innego można powiedzieć o naszych młodzieżowcach? Ostatnio Antek Klimek zagrał dobre spotkanie, był bardzo chwalony, wybrany do drużyny kolejki. Grosik nawet gdzieś w mediach społecznościowych chwalił go za jego wyczyny na skrzydle. Ty też zerkając na ten mecz z Lechem pomyślałeś sobie, o tak, Antek dał radę, dał dobrą robotę. No widać było dużo serca z jego strony, że bardzo podszedł do tego meczu emocjonalnie. Na samego początku też statystyki jego fizyczne z tego meczu są naprawdę na wysokim poziomie. No dał wszystko z siebie, więcej nie mógł i rzeczywiście służyło mu to. Przełożyło się to także na aspekt sportowy, bo był gotowy, żeby w 10 minucie zrobić taki sprint, jeszcze pościgać się, wyprzedzić przeciwników i z chłodną głową strzelić bramkę, to też trzeba być na to gotowym mentalnie, żeby tak ze spokojem to wykończyć. Także na pewno duży wpływ jego gry, jego zaangażowania był na wynik całego zespołu. To jeszcze powiedz mi, jak ty robisz to, że w sumie zawsze jesteś tak mentalnie gotowy. Chodzisz na boisku, gdzieś piłka, bez względu na to, co się w meczu dzieje, spada ci pod nogę, wpada do bramki. Nazwałbyś to, nie wiem, jakimś nosem, doświadczeniem, nazwałbyś się cwanym lisem z uwagi na taką cechę, czy no, z czegoś innego kompletnie to wynika? Ciężko powiedzieć. No,
gdzieś zawsze podejmuje się lepsze decyzje, jak ileś tych błędów się w życiu popełniło. No mam już też swój bagaż doświadczeń sportowych, już nie jeden sezon przegrałem za sobą, już występowałem na wielu pozycjach i w różnych klubach, także jest mi też dzisiaj łatwiej z perspektywy czasu podjąć decyzję na boisku. Młody piłkarz dopiero będzie te swoje błędy popełniał, tak samo czy bramkarz, czy obrońca. W ofensywie na pewno też jest troszkę łatwiej, bo jak się jednej nie strzeli, ma się jeszcze okazję, żeby gdzieś wykorzystać kolejną. Ale cóż, no mówię, troszkę doświadczenia na pewno pomaga. Teraz przed Wami starcie z Radomiakiem, drużyną, która no, również ma jakieś swoje perturbacje, też są w trakcie zmiany trenera. Bardzo dziwne zamieszanie właśnie tam w Radomiu. Przed czym Was uczulał trener, jeśli chodzi o zawodników z Mazowsza? Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy ciężko będzie przygotować się pod to, co prezentuje zespół, bo ten zespół będzie miał nowego trenera i ten zespół w tym momencie jeszcze nie wiemy, co zaprezentuje. Nie wiem, czy wszyscy piłkarze już są w stanie sami powiedzieć, co zaprezentują. To zawsze pewna niewiadoma, także my musimy w tym momencie, biorąc pod uwagę, że Radomiak jest zespołem, który umie punktować, ma piłkarzy indywidualnych, którzy potrafią zrobić różnicę w jakiejś akcji indywidualnej. Wydaje mi się, że to będzie klucz, żeby zespołowo znowu dobrze popracować w defensywie, a z przodu to już mamy przygotowane to, co w ostatnim czasie realizowaliśmy. Mam nadzieję, że znowu przyjdą to bramki. Zbliża się też koniec gry o punkty w roku 2023. Chciałem powiedzieć rundę, ale jeszcze dwa mecze rozgrywane awansem. Nie masz takiego uczucia, że trochę szkoda, że to zwycięstwo na wyjeździe jeszcze z takim rywalem przyszło w sumie na tyle późno, że można jego plony zbierać w następnych tylko trzech meczach? Ja myślę, że najlepszym momentem do podsumowań zawsze jest koniec rozgrywek. Koniec rozgrywek będzie 16 grudnia i wtedy można usiąść, pomyśleć, co było dobre, co było złe. Bo jeżeli dzisiaj będziemy skupiali się na tym, że zrobiliśmy punkty i teraz będzie nam szkoda, to jakbyśmy w sumie to 2-3 tygodnie temu na tak myśleli, to byśmy pewnie myśleli zupełnie inaczej. Także to nie jest jeszcze okres czasu, w którym powinniśmy skupiać się na tym, co było, a jeszcze troszkę bardziej na tym, co nadchodzi. To pewnie zaczepimy Cię po 16 grudnia. Dzięki bardzo. Dzięki.